Witam Państwa w naszych cotygodniowych wiadomościach. No, mamy trochę opóźnienia, no ale niektórzy rozpoczęli już urlopy, to są ci szczęśliwcy. Niektórzy już zakończyli urlopy, to są ci nieszczęśliwi. I są jeszcze ci, którzy żyją nadziejami, czyli rozpoczną urlopy być może w sierpniu. No taki jest okres wakacyjny. Dzisiaj mamy taką zaległość, musimy podsumować czerwiec w budownictwie, bo robimy tak co miesiąc. I dzisiaj właśnie takie podsumowanie się odbędzie. No ale jestem już winien Państwu powiedzieć, co dzieje się w lipcu. A w lipcu ta koniunktura poprawiła się względem czerwca, bo czerwiec był, umówmy się, słaby dla budownictwa. Tutaj śmialiśmy się nawet w redakcji, że to Euro 2024 spowodowało, że ta koniunktura spadła, ale przyczyny są troszeczkę inne, o nich również powiemy. Natomiast jak Państwo popatrzycie w tej chwili, to dobrze wygląda w tej chwili branża wykończeniowa. Zamówień w branży wykończeniowej jest dużo więcej niż w czerwcu. Przynajmniej tak wygląda początek lipca. Być może, że pod koniec lipca ta koniunktura troszeczkę siądzie, zwłaszcza właśnie w wykończeniówce. Ale rynek jest, jak widać, dość aktywny. Co ciekawe, więcej też jest ludzi chętnych do pracy niż było pod koniec czerwca, co jest dużym zdziwieniem, bo początek lipca to zazwyczaj wszyscy rzucają wszystko i ruszają na wakacje, a tutaj jednak tych osób szukających pracy jest trochę więcej. Niestety są to pracownicy najczęściej bez kwalifikacji, a firmom bardziej zależy tutaj na robotnikach budowlanych z kwalifikacjami, a przynajmniej z jakimś stażem, a nie osobach, które trzeba by było przyuczyć. No w każdym bądź razie pierwsze dwa tygodnie lipca wcale nie wyglądają źle i oby tak się stało, bo czerwiec no był słaby. Niestety słaby był dla budownictwa i o tym właśnie już w najbliższym materiale. Zapraszam Państwa. Czerwiec nie przyniósł oczekiwanego wzrostu koniunktury, a pod koniec miesiąca nawet pojawił się jej spadek. Czy zatem jest to koniec poprawiającego się rynku po trudnym ubiegłym roku? Tak to wygląda, bo pogorszyły się zdecydowanie zamówienia murarskie, kubaturowe, a o budowach domów prywatnych nie wspominając. Po prostu do bardzo niskich inwestycji prywatnych dołączają inwestycje wielorodzinne, gdzie deweloperzy już nie budują w takim tempie jak na przełomie roku i w pierwszym kwartale. Pozostaje pytanie, czy w drugiej połowie roku inwestycje publiczne wypełnią tą lukę. Wielu ekspertów uważa, że inwestycje z pieniędzy z KPO i Funduszu Spójności nie będą jeszcze w tym roku tak dynamiczne, co przy spowolnieniu inwestycji deweloperskich i prywatnych zakończy sezon w budownictwie znacznie wcześniej. Już widać, że koniunktura w budownictwie zbliżyła się do tej słabej z ubiegłego roku, a więc odbicie, jakie mieliśmy w pierwszym kwartale, mamy chyba za sobą. Rynek budowlany w tzw. filarach regionalnych województw mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego czy dolnośląskiego już nie wyróżnia się tak inwestycjami jak w ubiegłych latach. W czerwcu jednak pojawił się wzrost zamówień w branżach brukarskiej, stolarce budowlanej, instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gazowych. Ale to nie wystarczyło do utrzymania obrotów na poziomach z okresu wczesnej wiosny. W firmach na skutek wzrostu kosztów pracy i większej koniunktury spadły ponownie marże. Na szczęście w miarę niskie są zatory płatnicze, a tylko 8% firm ma nieuregulowane w ustawowych terminach faktury. W czerwcu tylko w nieznacznym stopniu wzrosło zapotrzebowanie na robotników,
Za to firmy w obawie o ich utratę w czasie wakacji podnosiły płace. Te płace jeszcze wzrosną w lipcu po kolejnym wzroście płac minimalnych. Trudno więc będzie firmom budowlanym sfinansować te podwyżki przy słabnącym rynku. Wolniej także rosły ceny usług budowlanych, co doprowadziło przy niższych cenach materiałów budowlanych do stabilizacji inwestycji, co akurat jest bezpieczne dla obu stron rynku. Według naszych ankiet w tym miesiącu najbardziej przeszkadzało firmom brak zleceń. Około 50% firm na to narzekało. Zbyt wysoki koszt pracy. Tutaj 25% firm narzekało na ten problem. Brak pracowników czy zatory płatnicze były już mniejszym problemem w czerwcu niż miesiące wcześniejsze. Podsumowanie czerwca, jak zwykle zaczynamy od naszych sztandarowych wykresów. Pierwszy pokazuje, jaka jest koniunktura widziana przez system Wielkie Budowanie w budownictwie w tym roku. I czerwiec jest wyraźnie słabszy niż inne wiosenne miesiące. Wynika to z tego, że branże kubaturowe, branże odpowiedzialne za konstrukcję, wszystkie murarskie, zbrojarskie, ciesielskie, zanotowały znacznie słabsze wyniki niż w poprzednich miesiącach. Z rozmów z deweloperami wynikało, że tych inwestycji było mniej, bo trafiliśmy w czerwcu na taki przeskok, czyli zakończone zostały te wczesnowiosenne inwestycje w stany surowe i dopiero zaczną się nowe. No ale też nie do końca chyba to jest zgodne z prawdą. Myślę, że inwestycji jest mniej, dlatego że nie wejdzie prawdopodobnie w życie w tym roku żaden program mieszkaniowy i wszyscy praktycznie się wstrzymali z kolejnymi inwestycjami. To, co ruszyło wiosną, to w tej chwili trwa, natomiast nowych inwestycji mieszkaniowych jest wyraźnie mniej. No jeszcze zobaczymy, co pokaże nam okres po wakacjach, no ale tak wynika, że znowuż budownictwo znalazło się w takim trudniejszym położeniu. Jeżeli w drugiej połowie roku środki z KPO i Funduszu Spójności pozwolą na wdrożenie nowych inwestycji samorządowych, gminnych, a myślę, że część już się pojawi pod koniec roku, no to być może zostanie to ta strata, która jest teraz w jakiś sposób zbalansowana, ale niewykluczone, że ta koniunktura w drugiej połowie roku może być słabsza. Ogólnie rynek budowlany jest o jakieś 10% cały czas większy niż był w ubiegłym roku. No to wynik przede wszystkim pierwszych trzech miesięcy, gdzie koniunktura wyraźnie rosła szybciej niż to było w roku ubiegłym. Teraz już czerwiec, maj, już takiego dystansu do poprzedniego roku nie ma. Są bardzo zbliżone dane. Zobaczymy, co będzie się działo w okresie letnim. Natomiast czerwiec, jeśli chodzi o koniunkturę, właściwie nie różnił się od tej w ubiegłym roku. To, proszę Państwa, jest nadal cały czas słaba koniunktura w budownictwie. Najsłabsza od wielu, wielu lat. No i popatrzmy na budowę domów prywatnych. Tutaj trzeba powiedzieć, że w pierwszym półroczu jesteśmy już poza szczytem zamówień na domy prywatne, a więc w tym najlepszym okresem na budowy domów prywatnych, na zamówienia tych budów. W drugim półroczu na pewno sytuacja będzie gorsza. Ta koniunktura na domy prywatne już jest słabsza niż w ubiegłym roku i ona będzie jeszcze słabsza. Myślę, że będzie to najgorszy rok, jeśli chodzi o budownictwo prywatne
w ostatnich 12 latach, a sądzę, że możemy nawet dalej sięgnąć. Jest to po prostu porażka. Praktycznie budownictwo, jeżeli istnieje, jeśli chodzi o budowy domów, to jest to budownictwo takich małych deweloperów, którzy owszem budują domy, licząc na to, że sprzedadzą je w najbliższych 2 latach z dużym zyskiem. Koszt budowy jest w tej chwili znacznie mniejszy niż ceny wywoławcze. Akurat jeśli chodzi o domy prywatne, nie jest to tak duża różnica, ale jeżeli chodzi o mieszkania, budownictwo wielorodzinne, to jest to olbrzymi skok, olbrzymia różnica. Owszem, koszty budowy rosną, ale ceny sprzedaży są, no już można powiedzieć, kosmiczne. No i nasze podsumowanie zaczynamy od handlu budowlanego. Pokrótce, bo generalnie tak jak zawsze mówimy, nie zajmujemy się tym, ale nasze firmy chcą wiedzieć, co się w tym handlu budowlanym dzieje. Śledzimy największe sieci budowlane, sprawdzamy, ilu jest tam klientów w głównych miastach Polski. I czerwiec wyglądał lepiej niż maj. Tych klientów było, no można powiedzieć, że sporo więcej niż w maju. W maju to była jakaś porażka. Natomiast to nie jest miesiąc, który bije jakieś rekordy. Handel w czerwcu był pewnym odbiciem po bardzo słabym dla tego handlu maju. Nie osiągnął on jednak takich poziomów jak w ubiegłym roku i w ostatnich latach. Możemy więc mówić o dużym załamaniu. Warto powiedzieć, że w dużych sieciach budowlanych klienci przeważnie odwiedzają działy ogrodowe i sprzętowo-narzędziowe. Z około 52% odwiedzających to właśnie te osoby, które odwiedzają te działy w marketach. W stosunku do ubiegłego roku bardzo słabo wygląda sprzedaż w działach wykończeniowych, zwłaszcza farb i lakierów, płytek i wykładzin, a także działach meblowo-drewnianych. Jest za to większy udział klientów w działach budowlanych ciężkich, a w czerwcu była nawet 2-krotnie większa niż w ubiegłym roku. Więc jakieś zakupy, jakieś nieduże konstrukcje są realizowane prywatnie. I to też widzimy, natomiast są to małe inwestycje, natomiast jest ich więcej niż było w ubiegłym roku. To pokazuje, że jednak inwestycje w te nowe obiekty są, choć są one oczywiście niewystarczające. Dzisiaj za kryzys w budownictwie od roku 2022 płaci właśnie wykończeniówka, która była ostatnią składającego się domina w budownictwie. W lipcu no nie spodziewamy się raczej poprawy w tym handlu, raczej pogorszą się zakupy, zwłaszcza pod koniec miesiąca, czyli w środku wakacji. No i czas na branżę. W czerwcu branża wykończeniowa nie doznała tak zwanego szczytu sezonu, chociaż rynek dla tej branży rósł. A więc podobnie jak przed rokiem, udział branży wykończeniowej w czerwcu w rynku to około 18% i to się niestety czuje. Zleceń jest mniej, a do tego, jak mówią firmy, to drobne lub kompletnie nieopłacalne prace podwykonawcze. Za to w rynku poważnie zwiększyły swój udział w czerwcu branże brukarska, stolarka budowlana oraz branża ociepleniowo-elewacyjna i instalacyjna, wodno-kanalizacyjna i gazowa. Te inwestycje w stosunku do średniej wzrosły o ponad 20% do średniej w roku. Niestety porażająco słabo wygląda w czerwcu branża murarska, zbrojarska oraz budowy domów. Tu po dobrym starcie na początku roku rynek po prostu gaśnie. Nie chodzi tylko o budowy domów prywatnych, które już od początku roku zostały rozłożone na łopatki. Udział tej branży to zaledwie 2% w czerwcu, ale siadły także nowe budowy deweloperskie, a gminnych jeszcze jest za mało. Na prywatnym rynku muruje się murki, schodki, garaże, generalnie małe roboty. Nawet prywatny rynek, który jeszcze w kwietniu i maju był dość aktywny, jak na ostatnią skalę,
to także opad sił. Jeśli więc nie będziemy budować na większą skalę, to zapomnijmy o rozwoju innych branż. Budownictwo usługowe po prostu wpadnie w stagnację, z której tak szybko się nie wydostanie. W czerwcu budownictwo straciło dość dobry poziom wzrostu obrotów, ale także spadły z trudem odbudowywane w poprzednich miesiącach marże. Na taki stan złożyły się wzrost kosztów pracy, firmy podnosiły płace, chcąc pozyskać robotników na wakacje, a jednocześnie na skutek mniejszej koniunktury zawiązywały po prostu mniej kontraktów, więc te obroty po prostu spadły. Patrząc na średnią jednak, obroty w firmach są o 19% większe niż w ubiegłym roku, więc no nie jest tak źle, ale marże netto są o 1,1% niższe. Popatrzmy na ten wykres. No widać ten spadek marż w czerwcu. Pocieszający jest fakt, że nie ma jakichś szczególnych zatorów płatniczych. Od drugiej połowy czerwca wszystkie należności do firm były w miarę regulowane, a tylko 8% ankietowanych firm miało przeterminowane płatności za swoje faktury. Największym problemem będzie w najbliższym czasie wzrost kosztów pracy i koszty energetyczne właśnie w lipcu. Już w czerwcu te koszty wzrosły, zwłaszcza na stanowiskach specjalistycznych, ale w lipcu wzrosną płace minimalne, one już rosną, więc jeśli nie pojawi się dalszy wzrost koniunktury, to firmom będzie trudno kompensować te koszty wyższymi cenami usług. I tak już prace budowlane są na granicy akceptacji inwestorów. No i popatrzmy, jak budownictwo usługowe wyglądało w czerwcu w regionach, w województwach. Chociaż polski rynek budowlany obniżył w czerwcu loty, to jednak były regiony, gdzie koniunktura wyraźnie rosła. Zwłaszcza w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim czy warmińsko-mazurskim. Tu koniunktura wzrosła nawet od 10 do 40% średniej w roku. W województwach natomiast świętokrzyskim, śląskim, podkarpackim czy małopolskim wręcz odwrotnie. Tutaj spadki koniunktury w czerwcu sięgały od 10 do nawet 40% poniżej średniej w roku. W pozostałych województwach na ogół pojawiał się niewielki spadek koniunktury. Największy rynek budowlany w czerwcu był oczywiście w województwach mazowieckim, śląskim, ale także wielkopolskim i małopolskim. Natomiast w województwie świętokrzyskim można mówić nawet o zapaści na rynku, gdyż udział inwestycji nowych spadł tam poniżej 2% w kraju. Trzeba także podkreślić, że poziom inwestycji w tym miesiącu był bardziej wyrównany w poszczególnych województwach. Zatarły się udziały tzw. filarów, czyli liderów budowlanych, choć oczywiście one nadal się wyróżniają, ale jak popatrzycie Państwo, no to województwa małopolskie, śląskie, dolnośląskie to nie są województwa, które już tak znacznie odstają od pozostałej części kraju. Nie mówię już o województwie pomorskim, które w ogóle znalazło się w jakiejś środkowej części, gdzie no dawno takiej sytuacji nie było. Znacząco mniejszy jest też od jakiegoś czasu udział województwa mazowieckiego w rynku. Kiedyś było to przynajmniej 18% inwestycji. Dzisiaj to jest w granicach 15%, chociaż wiemy już, że początek lipca jest dla województwa mazowieckiego znacznie bardziej korzystny, ale o tym pewnie powiemy sobie za tydzień. Jeżeli chodzi o ceny usług budowlanych w czerwcu, od drugiej połowy czerwca mieliśmy do czynienia z takim wyraźnym wyhamowaniem na rynku usług budowlanych i to wpłynęło także na ceny. W niektórych branżach na tyle mocno, że zanotowaliśmy ich spadek. Dotyczy to usług murarskich, dekarskich, tynkarskich czy na roboty ziemne.
Jednak średnia dla poszczególnych grup branżowych była wyższa niż w ubiegłym miesiącu. Najczęściej rosły ceny prac budowlanych prowadzonych na zewnątrz. Tutaj mamy wzrost o 0,7%. To może popatrzmy na tabelę. Szczególnie wzrosły ceny robót brukarskich i ogrodzeniowych. W drugiej grupie wykończeniowej ceny rosły o 0,6%, a najczęściej z nich to ceny malowania i położenia paneli podłogowych. To mówimy o grupie wykończeniowej. W trzeciej grupie, tak zwanego budownictwa ciężkiego, ceny urosły w czerwcu tylko o 0,4%. Najczęściej rosły w tej grupie ceny montażu stolarki budowlanej i elewacyjno-ociepleniowe. Spowolnienie wzrostu cen wynika z asekuracji firm przed dalszą utratą zamówień, ale lipcowe podwyżki cen energii i płac minimalnych raczej nie pozostaną bez odpowiedzi, tym bardziej, że średnie płace robotnicze rosły już w czerwcu. Najczęściej ceny usług rosły w województwach śląskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i opolskim. Spadek cen średnich zanotowaliśmy w województwach mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, lubuskim i świętokrzyskim. Jeszcze raz powróćmy do tego wykresu. Tu po prawej stronie macie Państwo od początku, od najdroższych województw, jeśli chodzi o usługi budowlane, do najtańszych. Można się temu przyjrzeć. Jak mówiliśmy wcześniej, średnia cen usług budowlanych w kraju wzrosła o 0,5% w czerwcu. W drugim kwartale cen usług budowlanych wzrosły o 3%, a więc rosły dużo szybciej niż w pierwszym kwartale. W pierwszym kwartale ten wzrost wynosił 1,3%. Najszybciej rosły ceny prac prowadzonych na zewnątrz i usług wykończeniowych, co wynika też z ich najlepszego czasu w tym roku. To jest okres, gdzie dla tych branż jest, czy grup branżowych, jest największa koniunktura. Najwolniej rosły ciężkie usługi budowlane. No i na koniec powiedzmy o prognozach, które w sytuacji hamowania wzrostu cen są bardziej optymistyczne dla inwestorów. Tym bardziej, że koszt budowy budynków w czerwcu niemal stanął w miejscu. Popatrzmy na naszą prognozę. Według naszych danych koszty budowy mogą wzrosnąć w 2024 roku o 2,9%, ale najszybciej nadal będą rosły ceny usług budowlanych, zdecydowanie szybciej niż materiałów budowlanych. Pewną niewiadomą jest także wakacyjna reakcja firm na wzrost kosztów energii i płac minimalnych. Być może dopiero powakacyjny wzrost zamieni się w kompensatę cenową wspomnianych kosztów. Raczej w wakacje trudno będzie firmom usługowym podnosić ceny i prawdopodobnie również, jeśli chodzi o materiały budowlane, raczej wszyscy poczekają do końca wakacji. No i na koniec rynek pracy. Tutaj warto się przyglądać temu rynkowi, ponieważ zachodzą takie podskórne zmiany. Pierwszy raz widzimy od paru lat, żeby podaż robotników budowlanych była tak skokowa w poszczególnych miesiącach, a do tego w okresie szczytu sezonu mimo wszystko ta podaż robotników jednak nie spada. Owszem, ona w maju spadła trochę, ale w czerwcu, jak widać, znowu rośnie. I w lipcu mamy dane również takie, że ta podaż jeszcze wzrosła, co się na początku wakacji rzadko zdarza. Nadal czerwiec pokazywał duże zapotrzebowanie na robotników budowlanych. To jest prawie 87% ankietowanych firm chciało zatrudnić robotników, jednak początek miesiąca to nawet 90% wskaźnik, który z upływem czerwca jednak spadał.
Oznacza to, że pomimo zbliżania się do początku wakacji, firmy jednak wyhamowały swoje potrzeby kadrowe. Bezrobocie w budownictwie wśród robotników nadal pozostaje na ekstremalnie niskim poziomie, to jest około 0,3%, a więc trudno mówić o jakimkolwiek bezrobociu w tej grupie branżowej i ciągle jest ono najniższe w historii. W czerwcu najbardziej poszukiwani byli robotnicy do prac wykończeniowych, a więc malarze, szpachlarze, monterzy suchej zabudowy, glazurnicy, czyli płytkarze i w mniejszym stopniu murarze, zbrojarze, cieśle, których w swoich branżach poszukiwało ponad 90% firm, które ankietowaliśmy. Najmniejsze potrzeby zgłaszały firmy na monterów, ślusarzy, tynkarzy i ogrodników, ale to również jest 80% firm, więc wcale nie jest to mało. Są to nadal spore potrzeby kadrowe. Największy rynek pracy to oczywiście rynek mazowiecki, zwłaszcza ten wokół Warszawy. Najmniejszy to Świętokrzyski, gdzie zapotrzebowanie na pracowników budowlanych zgłaszało nawet mniej niż 40% firm. W lipcu można spodziewać się spadku podaży ludzi do pracy, ale raczej nie wzrostu zapotrzebowania na robotników. Czerwiec pokazał, że rynek budowlany jest słaby, podobnie jak w ubiegłym roku, a perspektywy jego aktywności są wciąż mgliste. Już mówiliśmy, dotyczy to projektów z KPO i Funduszy Spójności, które mocniej ruszą dopiero prawdopodobnie pod koniec roku, ale bez powszechnych programów mieszkaniowych dynamicznego wzrostu w budownictwie raczej nie będzie. Przy obecnych kosztach pracy raczej firmy będą starały się oszczędnie gospodarować zatrudnieniem i przyglądać się bardzo poważnie swoim kadrom. No i jeszcze przyjrzyjmy się płacom robotniczym. Pod koniec czerwca średnie płace robotnicze zdecydowanie wzrosły w naszym kraju. Średnia stawek wyniosła 25,67 groszy netto na godzinę, co jest najwyższą stawką nominalną po 1989 roku. Jest to o tyle ważne, że w lipcu jeszcze płace średnie wzrosną z uwagi na wzrost stawek minimalnych do 28 zł i 10 groszy brutto na godzinę, czyli będzie to w zależności od umów od 21 do 24 zł na godzinę do ręki, w zależności od właśnie rodzaju umowy. W budownictwie w praktyce płace najniższe nie powinny mieć niższej stawki niż 24 zł netto za godzinę, ale to wymaga czasu przetasowań, zmian siatek płac, więc też nie będzie to proces taki natychmiastowy. Najwięcej w czerwcu zarabiali tynkarze i cieśle szalunkowi, oczywiście mówimy o zawodowcach. Średnio 33 zł netto za godzinę, najmniej stolarze budowlani, około 24 zł netto za godzinę średnio. W regionach wokół Warszawy stawki były najwyższe, średnio to około 32 zł netto za godzinę, a najniższe w województwie świętokrzyskim średnio 23 zł i 10 groszy netto za godzinę. Rozpiętość regionalna płac jest więc, można powiedzieć, coraz większa. W wakacyjnym czasie i szczycie sezonu w budownictwie nawet przy tak słabej koniunkturze próżno czekać na wyspecjalizowanych robotników, a jeśli są, to firmy starają się jednak o dobre wynagrodzenia. Niestety w Polsce spada jakość specjalizacji i coraz więcej jest ludzi do przyuczenia, a mniej fachowców, co wpływa na średnią płac. Są brygady, gdzie jest jeden, dwóch prowadzących i sami pomocnicy, co obniża jakość pracy. W Polsce jednak od 3 lat szybko rośnie wartość pracy, więc więcej trzeba płacić za jakąkolwiek pracę. Sytuacja demograficzna także wymusza wzrost kosztów pracy. Z tym zadaniem firmy będą się zmagać aż do pojawienia się bardziej liberalnych przepisów w tym zakresie. No tak, proszę Państwa, bez programów budowlanych budownictwo nie będzie ruszać tak szybko. I tak dobrze, że pojawiają się programy publiczne,
czyli inwestycje z ramienia KPO czy z Funduszu Spójności, to powoduje, że rynek publiczny rośnie, jest coraz więcej przetargów, coraz więcej rozstrzygnięć konkursowych, no ale nie wszystkie firmy chcą w tym uczestniczyć, nie wszystkie mogą, mają możliwości, zdolności do uczestniczenia w tych przetargach, więc jakaś część firm usługowych, budowlanych, no niestety będzie albo podwykonawcą na tych budowach, albo będzie próbowało znaleźć swoje miejsce na rynku prywatnym, który, no jak Państwo widzicie, jest bardzo słaby. No, to jest bardzo słaby rynek. Naprawdę on nic się nie zmienił od ubiegłego roku. Jak patrzymy na budowy domów, no to jest totalna katastrofa. Rynek mieszkaniowy, on powinien za chwilę przenieść się na inne branże, bo jednak budowy stanów surowych ruszyły w pierwszym kwartale dosyć mocno. Deweloperzy dosyć dużo inwestycji poczynili i one są w drugiej połowie roku wykańczane, więc jakby tych prac wykończeniowych powinno być trochę więcej. Ale już kolejnego przyrostu najprawdopodobniej nie będzie, no chyba, że nasz rząd jeszcze coś tutaj postanowi do końca roku, ale jakoś te emocje z nowymi programami dla mieszkaniówki wygasły. Mówi się już nawet o przyszłym roku, jeżeli cokolwiek się pojawi. Dlatego w tym roku raczej byśmy nie liczyli na tego typu wsparcie. No może tak jak niektórzy sądzą, to się przyda firmom budowlanym zasmakować trochę wolnego rynku, a nie ciągle wspieranego przez jakieś tam działania. Natomiast efektem tego będzie raczej bardzo słaba koniunktura w ogóle w Polsce, bo jeżeli branża budowlana będzie się powoli wydostawać z tego kryzysu, to i powoli będzie rosła polska gospodarka. Tak jak Państwu mówiłem, jeżeli w budownictwie dzieje się źle, to dzieje się w całej gospodarce i tak to będzie wyglądać. Jeżeli tutaj się poprawi, to i gospodarka się poprawi. To są tak duże pieniądze i tak dużo zaangażowanych jest podmiotów gospodarczych w budownictwie, że jeżeli tu następuje poprawa, to poprawa następuje w całej polskiej gospodarce. Zapraszam Państwa za tydzień na nasze nowe wiadomości. Powiemy już dokładnie, co dzieje się w lipcu w budownictwie. Zapraszam, dziękuję, do zobaczenia.